Nie przestraszcie się, jak wchodzicie, słuchajcie. Nie przestraszcie się. O, już mi się tak zgina. Ja jestem. Niedziela jest. Magiczna niedziela. Włosy mam zodżywkowane. Jak widać, kłaki tłuste odżywkowo. Sama jestem zmaseczkowana, ale postanowiłam przyjść do Was z naszą sałatką. Witamy, Jołteski, Leski. Niespodziewanie, ja nigdy nie robię jak gdyby w niedzielę jakichś tam instagramowych rzeczy, ale sobie pomyślałam, a co? Sałatka. Słuchajcie, sałatka. Znikam na chwilę. Wiecie, niedziela. Nie dzień lenia, tylko dzień spa i dzień magicznych przyrządzeń sałatkowych. Sałatka, surówka, sałatka. Bardzo prosta, ale często jak pokazywałam na YouTubie, że tam coś robię z pomidorów i z ogórków, to każdy pytał, jaki sos, jakie coś tam. No więc sobie postanowiłam pokazać Wam szybki i prosty sposób sałatkowy. Jak macie jakieś magiczne pytania, to mówcie, to będziemy sobie tutaj gadać. A w międzyczasie tak, mam pokrojone ogórki na takie plastry, żeby się zupełnie nie wczuwać, nie wiadomo jak. To są wszystko zapasy ze świąt i żeby to zużyć, to trzeba po prostu coś z tym zrobić. Witaj, Ania. Witamy księcia tajemniczości. Ja tutaj anturaż, no przynajmniej twarzy nie widać, nikt klątwy nie rzuci, nie? Taka samoobrona. I mam zrobione pomidory i słuchajcie, ja teraz tych pomidorów to nie będę jakoś szczególnie kroiła. Tylko biorę pomidory, zazwyczaj lubię, żeby były obrane ze skórki, czyli sparzone, żeby te skórki się nie mieszały w tych sałatkach. Po prostu będę kroiła w nieregularne cząstki, byleby tylko pokrojone lekko były. Więc możecie sobie ze mną kawkę, herbatkę zrobić. Także, o, witamy Kasię. Mam nadzieję, że... Wiecie, to jest fajne w Instagramie, że można sobie włączyć i po prostu jest. Wisienki przylatują. Wisienki przylatują. O, Marysia. Witamy, witamy. Zróbcie sobie kawkę, zróbcie sobie herbatkę, a ja będę te pomidory do tych ogórów w cząstki kroić. Proporcje są takie pod tytułem, co zostało w lodówce. Więc widzę, że ja mam tutaj dosyć dużo ogórka, a trochę mniej pomidora. Ale to nie jest, słuchajcie, problem. A w ogóle to stoicie w szafce, czyli jesteście w Narni. Stare, dobre czasy narniowe. A dawno vloga nie nagrywałam. Nawet powiem Wam, że próbowałam vloga na święta nagrać. Nagrałam z 5 minut. I reszty niekoniecznie. A więc sobie pomyślałam, że zamiast vloga, to na Insta po prostu sobie z Wami pogadam. A przy okazji sałatkę zrobię. Jeszcze dzisiaj możecie się spodziewać kapusty bigosu na szybko. Ale to już Dorota będzie robiła. Widzę, że już kroi ten. Kiełbacha, no kiełbacha. Bądźmy Jak to szczerzy, się robi? została nam parzona na wsi szynka, ale nie przejemy tego. Nie przyjemy Więc po tego. prostu trzeba tę szynkę skroić. No i będzie jeszcze dzisiaj jeden przepis. Znaczy jeden przepis. Jedna pogadanka. Marysia mówi, że fajna maseczka. Maseczka fajna. Dostałam też od jednorożców w takiej dużej tubie. Trzy rodzaje masek. Niebieską. Dostałam zieloną. Ta jest jakaś antystresowa. Sobie pomyślałam, że w niedzielę w sam raz po całym tygodniu, nie? Maseczka antistres. Natomiast zielona jest jakaś i jeszcze jest czerwona peel off. Jak jest peel off, to ona chyba będzie zasychała, a dzisiaj nie miałam ochoty na peel off, bo kupiłam sobie samopalacz, czego nie robiłam od lat. Ale taki w psiukaczu i powiem Wam, że po dwóch aplikacjach działa, więc mówię, jak zrobię peel off, to mi się samoopalacz ściągnie. Kasia, No tak. Kasia pisze, że rosołek. No, taki czas gotowania. A my dopiero do śniadania, słuchajcie. Ale no, znowu będzie Micha sałatki jak dla wojska. Ale trzeba zużyć z lodówki rzeczy, bo to wiecie, po świętach to zostanie, to zostanie. Ta lodówka, którą mam, jest rewelacyjna, jeżeli chodzi o przetrzymywanie wszystkiego, owoców, warzyw. Jestem w szoku, bo one są po prostu świeże, naprawdę. To jest jakaś super szuflada, nie? Super szuflada do tego. Ja w ogóle, wiecie, jak ja miałam 20 lat lodówkę i była stara, to żadnych szuflad super nie było. A teraz są super szuflady. Dobra, skroiłam. Znikam, zaraz wracam.
znikam, bo muszę ręce wytrzeć, mam całe w pomidorach. Ja to się czasem zastanawiam nad swoją psychicznością, w sensie świra, bo nie wiem, czy jest jakaś bardzo poważna wróżka pokazująca się ludziom w maseczkach. Ale słuchajcie, może lepiej w maseczkach niż w zmarszczkach, więc biorę łykę. Słuchajcie, i to co mam w podstawie, to są pomidory z Ogóryma. Michałek dla wojska. Mam nadzieję. Zazwyczaj jeszcze do tego, do tej sałatki, to ja dodaję takie zielone listki, roszpunkę, ale roszpunki nie mam. Jakbym dodała roszpunkę, to przypuszczam, że już by było 3 kilo tego wszystkiego, więc to tak. Marysia, u mnie obiadek, ziemniaki pieczone, jajko, sadzone, sałata, coś na szybko. Też pycha. I słuchajcie, ja tego nie solę i nie pieprzę, tutaj oddam Ci Michę. Przygotowałam sobie do dipu. Dip bardzo prosty, to słuchajcie, tutaj to nie jest wymyślna kuchnia, bo nie jest, nie będzie. Mam takie dwa z Mikado. Sos francuski sałatkowy i grecki. Najbardziej to ja z tych saszetek lubię koperkowy, ale nie mam, nie posiadam, bo wyżarłam po prostu. Więc teraz będę znowu wyżerała co jest, czyli takie danie pod tytułem na szybko. I oba te sosy, bo słuchajcie, oba te suszone sosy do miski sobie wysypuję. Wysypuję se do miski. To jest naprawdę tutaj... nie trzeba będzie dodawać soli z tego względu, że one już takie są octowo, to nawet tak po zapachu Wam powiem. Są, to są takie dosyć... Przyprawy są, a tak aromatyczne, że po prostu jestem zachwycona. A to, że mieszam dwa i powiem Wam, że miałam dwa te i dwa te, ale sobie pomyślałam, że okej. Joleski mówi, jestem drugi dzień bez mięsa, więc temat sałatek dla mnie na czasie. Ja nie jestem kulinarna. Ja to tam na czasie, wiecie, na czasie. Na czasie to jest to, że sobie postanowiłam z Wami pogadać. Pomidor z ogórkami. Do takiego sosu dolewa się oleju. Ja dolewam na oko, zależy jak lubię dip. I dolewa się wody. I teraz uwaga, nowość w mojej kuchni. Wody. To nie byle jakiej, bo stałam się radosnym posiadaczem Brity. Filtrujemy, słuchajcie. W ogóle to jesteśmy jeszcze strasznie fit. Ponieważ o, już się kończy. Staramy się pić kolagen. Powiem wam jedno, ja akurat nie mam makijażu, więc też będzie widać. A propos kolagenu, dobra sprawa. Ja mam opadającą powiekę, ja się może trochę zaciemnię. Generalnie, a przy kolagenie mnie się ta powieka, żeby mi się tak poślady podniosły i cycki, nie? Ale powieka się podniosła. I naprawdę widzicie, że mam tutaj bez makijażu, bez niczego, tu nie ma nic zrobione, jest zgięcie. Kolagen działa. No i tak, mam, średnio widać, ale widać, wrzucone te sosy, olej i wodę. I ja to sobie teraz rozmieszowywuję. Także tak, powiem Wam, rozmieszowywuję. Bardzo szybki przepis, a będziemy, nie wiem, może kto przyleci na tą sałatkę, solówkę. Z moich ulubionych przypraw to jest w zasadzie rzecz podobna, pieprz kajen, papryka ostra. I jeszcze mam ognistą mieszankę przypraw. Ja to, słuchajcie, tutaj do tego dodaję. Zaraz mam najpierw ognistą mieszankę przypraw. Fajnie, bo takie to jest z kamisa i z młynkiem od razu. Młynek nie do wykorzystania z tego, co pamiętam, także. Jaki polecacie ten kolagen? Kasia pyta. Słuchajcie, co mamy, co my mamy? Orfina. 15 porcji, nieprawda, my we dwie pijemy i dopiero drugi raz miesiąc pijemy. Jest więcej niż 15 porcji. I to kosztuje ile? 20 zł? 19,90. No, 20 zł. Gdzie się kupuje? Na internetach. Orfina, coś tam. Orfina. A nie, endorfina.shop. Tak, o, dokładnie. Może będzie.
wszystkim bardzo dobry smakowo. Smakowo jest dobry. I że tak powiem, wchodzi dobrze. Nie jestem żadnym. I powiem wam, że jestem zdziwiona, bo tak Dorota mówi, a ja tak czuję, że mi tak brzuch jędrnieje. Nie, ja nie czuję. Ale to ten. Ale patrzę, nie? Że mi właśnie tutaj się te powieki podniosły. Mi wyżej poszło na razie. No i pijemy. No zobaczymy. No zobaczymy, może się. Słuchajcie, może poślady i cycki też z czasem podniesie. Zobaczymy. Jak to Kasia nasza właśnie mówi, że w pewnym wieku człowiek już ten sam witamin nie wytworzy. Jo. Właśnie Kasia, to przez ciebie, Katarzyna. Tak, wszystko przez ciebie. Ostra papryka, to jest bardzo ostre. Jeszcze dodaję cukru. Bo ja lubię ten smak ostro. Cukrowy. Także czekajcie, niech ja dobrze rozmieszam. Cukru wedle uznania. Znikam, zaraz wracam. Gdzie masz twoją cukierniczkę piękną? A, dobra, słuchajcie, nie wiem. No, ja jestem w piżamie, nie patrzaj ta. Oczywiście się będę chwaliła. Z takim małym cudeńkiem. Cukier, z cukierniczki, nie żeby tam z puszki. Kasia mówi, no trzeba się kolagenować. No trzeba się kolagenować, słuchajcie, jak już się powieka podniosła, znaczy coś jest na rzeczy. Także zobaczymy. Cukru to ja nie żałuję, wiecie. Ja zawsze twierdzę, na węglowodanach działa głowa, więc niech rozum działa. Nie? Nie wiem, kto to zje Dorota, będziemy siedzieć i jeść. Będzie dwa dni pod wezwaniem sałatki pomidorowo-ogórkowej. A jeszcze bigosik mały. Bigosik będziemy jeszcze robić. To już ja będę cię filmować, bo... Nie, przygotuję składniki, wyjedziemy. Ja będę robić, ja, muła. A, co? Jeszcze, słuchajcie, już mam wysuszony. Taki, znaczy to był taki szczypior, ale taka trawa, nie? Taki mały szczypior był. I to, żeby się nie zmarnowało, też tutaj po prostu pójdzie do tej sałatko-surówki. Właśnie, sałatki to są takie z gotowanych warzyw, a surówki są z surowych, wiśniewska. Trampki i te. Zawsze były trampki i coś jeszcze. I adidasy, nie? No, tak. Na tej zasadzie. Magda tu sugeruje, że pusta przestrzeń, a się tam lubi mieć pustą przestrzeń. Jest pusta przestrzeń na ścianie, bo ja nie lubię czego? Gwoździów. Ona nie lubi, dlatego jest taki kies. Tak. I ale a propos pusta przestrzeń na ścianie, to znalazłam taką makramę, która mi się spodobała. Masz dzień. Ale nad łóżkiem. Właśnie, że nie wiem, czy mam. Dobra, słuchajcie, pierwsze lizanie. Kwaśna octowa. Ostra i słodka. Uwielbiam to połączenie. I wygląda jak bagienko i glut. Przez ten szczypiorek i bardzo dobrze. I tak ma wyglądać. To jak w spa. Bagienko i glut? Bagienko i glut. Można się wysmarować. Ja myślę, że papryka, patrz, no akcent zwracam uwagę. Papryka byłaby świetna na celulit i odchudzanie. To tak, wiecie. Dobra, wlewamy. Wlewamy. Na szybki sposób na... La, la, la. Co tam śpiewali w Ratatouille? I mięszamy. Miałyśmy nawet śmietanę, kupiłyśmy, żeby ze śmietaną zrobić. Ja mówię, wiesz co, Dorota, ja zrobię z tym sosem, co ja tak lubię. No. Wygląda straszliwie, wiecie. Wygląd... Zrobię zdjęcie może, jakoś coś gdzieś. Czekajcie, spróbuję, jak to z warzywem. Dobre. Powiem wam. Dobre, tylko trzeba dobrze rozmieszać, bo mam gluta. Na wierzchu? Gluta trawowego. Trawa też dobra, nie? Już mi w ogóle te... Szybcie przejdzie. Boże, już wiesz co, od dwóch dni to już tak wszystko szybko przechodzi, że... Do nowiu idzie, słuchajcie, można źreć. Do nowiu idzie, można źreć, się nie przytyje. Czekajcie, teraz już z rozmieszanym, bo tutaj mam gęstą trawę. Dobra. Czyli co? Pokrojone ogórki, pokrojone pomidory. Ostro, słodko, plus sosy sałatkowe ja dwa, no bo tutaj armię wojska mnie wykarmiła. Znaczy jaka miska. To jest ta miska, w której przeważnie mieszamy tą większość i później się przykłada na dole.
No, do mieszania pewnie. Także. Tak jak ten duży garnek, nie wykipi. Duży garnek, nie wykipi. Ja zawsze mówię, ja w dużych garnkach gotuję 9-13 litrów, nie mniejsze, bo wtedy mogę zamieszać, rozpędzić się, pozaklinać, jest dobrze. I teraz można zaklinać, żeby szło na zdrowie, na urodę i w cycki, a nie w dupę. To chociaż warzywa to chyba pójdą wszędzie, gdzie powinny. No, także tak. Czuję otwartego, ciepłe. Malgola mówi, że właśnie rosół będzie dawać, jak to przy niedzieli. No tak, bo jutro pomidorówka. Kasia mówi, że ma spaghetti. A myśmy wczoraj miały makaron z bezmięsnym. Bo to raczej z takiej indyjskiej, nepalskie. O, no, gdzieś tam z tamtych stron. Takie tam. Dobra, słuchajcie. Tyle o sałatce. Mam nadzieję, że kawka wypita. Nie wiem nawet, ile trwało, bo na YouTubie to mi mówi minuty, a tu mi nie mówi. O. Jeszcze się drzwi zamknęły. Także słuchajcie, maseczka, sałateczka i działamy. Buziaki dla Was, dziękuję za bycie, uczestniczenie i jeszcze pewnie dzisiaj z kapustą się spotkamy. No i najważniejsze przesłanie, kolagen jest dobry na wszystko. Pa, pa.